Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I jest... siostra. Tak, jest ze mną siostra, a to i wychodzenie na zewnątrz po długim czasie nieobecności. No, jak widzicie, maturki się skończyły, nareszcie wszystko fajnie. W normie. Tak, wróciliśmy do życia. Więc pora wrócić do starych serii, o których nikt nie pamięta, nikt nie chce oglądać, ale trzeba dokończyć. Jaki śmieszny dom. No nie chcę ci wiocy. Nie zdążymy. Już to, bo to stracisz. Nudne. Dawaj to coś nowego. Dawaj ta szmara. Starsza sąsiedzka chroni Pac-Mor przed równymi łobuzami, czyli osiedlowy monitoring staruszki. Nie działa. Ups, on teraz zadziałał. Nie wiem, mam nadzieję, że nigdy się nie dowiemy. No niestety, coś się zepsuło. Właśnie, siostra, czemu ty dzisiaj na kółkach jeździsz? No bo stwierdziłam, że kółka fajne. Co? Jesteś zbyt leniwa na to, żeby chodzić? Ej, nie marudź. Ale tak naprawdę, ty jesteś leniwa. Największy leni, jakiego znam. Dobra, prawie największy. Nawet ja weszłam. Spokojnie, może opuścić. Dobra, to ja wezmę jakieś krzesło czy coś. Weź łóżko. Nie, ja wezmę krzesło, żeby zablokować bramę. Już nie małe pokoje są. Wiem, właśnie to jest zaleta. Wada. Zaleta? Jaka wada? To jest najlepsza rzecz, jaka się może tutaj stać. Co ty nie umiesz? No nie umiem, żebyś wiedziała. Specjalnie dla ciebie nie umiem. No, przestań! Ja tu chcę jak najlepszy medal osiągnąć. No myślisz, że ja nie? No to czemu idziesz do pokoju? Nie. Tak? No ja pcham w drugą stronę. Tego łóżka nie przeniesiemy przez drzwi w ten sposób, nie wiem czy to odkryłaś. On się będzie blokował zawsze. Coś mówiłeś? Tak, że w tamten sposób nie przeniesiemy drzwi. Taki jak ty chciałeś, że przez ponad połowę drzwi. A w sumie mam dobry pomysł. Ej! Trzeba zepsuć te drzwi. Jak je zepsujemy, to nie będą nam przeszkadzać. O, twoje ulubione. Czekaj, dalej jest coś? Tak. Ło! No, każda porządna staruszka ma taką sekretną bazę. No, wiem. Jak my tu mamy przenieść? Przecież mamy dużą bramę garażową. No nie wiem, może na przykład nie rzucając pudełek, które będą nam blokowały wszystko. A ja tego nie robię. To kto tam chce w pudełku, słucham? Nie wiem. Samo się zrobiło. Czułam, że jakoś da się zarzucić na plecy, ale nie wiem jak. To wiesz, że to da się zrobić, ale nie wiesz jak. Dokładnie. Gdybyś wiedziała, że da się zrobić, to byś to umiała zrobić. Nie, bo dowiedziałam się, jak robiłam tutorial dla jednego gracza. O nie, kurczaki. To nie będzie dobry pomysł. Powiedz mi się, co jest taka cicha? No normalna. Zazwyczaj trochę więcej peplasz. Ja nie mam pepla. Okej. Okay. Ej, mam kurczaka. Czy ja coś posłucham? Nie wiem, ale mam kurczaka, który jest utknięty. Też zepsułem, specjalnie do ciebie. Dobra. Siostra, co ty robisz? No bo tam wyłączyłam wejście. Zobacz, jak się wyłączy wejście, to potem się bierze taki stół i się ciągnie, żeby to naprawić. Przesuń się, siostra, już nie jest potrzebne. Stół raczej to już zaraz zrobi. Jak nie stół, to telewizor. Okej. To trzeba zrzucić walizki i inne rzeczy. Po prostu zabierz stąd wszystko, co już się da, żebyśmy nie musieli się tym przejmować. Co to za żyrafa? Nie wiem, ale ona pewnie pachnie. Nie pytaj o szczegóły. Żyraf. Siostra, czym zamknąłeś okno nagle? Nie są. Czym jest zamknięte? Bo było otwarte? Nie wiem. A, okej. Albo. Siostra, pomóż, a nie. Może to się da rzucić jakoś.
Dobra. No. Ja to zaniosę. Co zanieś? Teraz będzie już medal z amelinium. Lamonimum chyba. Tego? Zamiast aluminium, lamonimum. Nuda. Powiem pan, to nie my jesteśmy ci od lam. Od lam to jest ktoś inny. Ups. Stłukłem. Trochę rzeczy lepiej mnie zostawić. Ups, stłukłaś. Nie stłukłam, bo już to mam. Ale raz stłukłaś, widziałem. Ale no spokojnie, też... możesz stłuc jeszcze raz. No po co ty to robisz? Ups. Nie żeby coś, ale ja mam wibrację. Wiem. Przeżyło. Meh. Tu tą kanapę trzeba zabrać. Po raz kolejny powtarzam, siostra. Ty tutaj za dużo... Lamologizmów, no... I tych, neologizmów z lamą nie wymyślę, bo tu nie jesteś tak... Frazeologizmów. Nie, frazeologizmy to są te rzeczy typu... Na przykład... Lamistry reklama to byłby frazeologizm. A neologizmy są nowe słowa. To nie istnieją, ale istnieją, że tak to nazwę. A czemu nie mogę? Nie mówię, że nie możesz, tylko że pamiętaj, że to nie my jesteśmy ci od lam. Od lamy to jest ktoś inny na polskim twojej tubę. Dokładnie wiesz kto? Nie, nie wiem. Nie wiesz? Wcale nie. Nie, ani trochę. Zresztą... To co jest jasne, kto to jest, skoro no pomyślmy. Ponad połowa naszej ekipy pochodzi od... W sumie od niego. No prawda. A teraz oddawaj pralkę, ona jest moja. Trzymaj pralkę jak chcesz. Jej, mam pralkę. Już nie ma. Ups, wyrzuciłem pralkę, prawie. Dobra. Ta na bank będzie czekoladowy. Lubię czekoladę. Właśnie się zbudzą czekoladowe ciasteczko. Kakaowe, czekoladowe. Ja chcę. No dostaniesz. To dobrze, będę mi przypominać czekoladowe medale, które tutaj zdobywamy. Jeszcze, wiesz co jeszcze powinnam zrobić? Jeszcze powinnam wziąć i wyciąć w nich taki kształt gwiazdki. Czemu? Żeby były jak czekoladowe medale. I jadalnym markerem napisać czas. Aha. Okej. Jej, czekoladowy medal. No teraz daj sobie już wszystko, siostra, mamy nasz standardowy medal, więc już teraz musimy tylko zaliczyć poziom. Dobra. Weź pomóż z kanapą. Ja teraz kartą niosę. Mini kanapą najpierw. Dobra. Druga strona. Łap się drugiej strony. No już, już. W ogóle co to są z jakieś... Jakieś rakiety pierdzące. Jakie rakiety pierdzące? No siostra, co ty robisz? No... Gdzie ty idziesz? Ja się w tobie ustawić, muszę z okno wyrzucić. A ty ja ciągle... też. No to... Co nie zrobiłaś? Puściłam, trzymałam. Samo się puściło. I znowu nie puściłaś, sama się tym puściła. Razem sama. Dobra. W końcu wyleciało. Nie chcę cię straszyć, ale mam jeszcze 5 rzeczy do wniesienia. A patrz jak tutaj jest zepane. No to się wrzuci na chyba niedługo trzeba będzie pewne ułatwienie włączyć. No jest zbyt ułatwiające. Ja wiem siostro, no ale trzeba będzie. Ja bym wolała już większe limity czasowe. Nie. Większych limitów czasowych nawet nie potrzebujemy. Potrzebujemy. Nie, czekoladowy medal przecież zdobywamy. Jak nawet nie będziemy mogli czekoladowych medali zdobyć, to wtedy pomyślimy o większych limitach. Lżejsze przedmioty. Nie mam mowy, przecież jest dobrze. Tak dobrze, że właśnie sama ciągnę całą kanapę. No tak, no nie wiem, na przykład ja jestem zajęty innymi ważnymi rzeczami. Dobra. Pora się ustawić, żeby rzucić ją przez okno, o ile się zmieści. Co ty robisz? No, próbuję się ustawić. Tak się próbujesz ustawić, że ciągle pchasz się z powrotem w to miejsce. To trzeba na płasko, nie w ten sposób, w ten sposób nie rzucimy. No i co zrobiłaś? Patrz, nie możemy stać pod kątem, musimy stać prosto. Względem... okna. O, teraz możemy na przykład.
Brawo. To my chyba się nie wyrobimy na czekoladę. To trzeba mnie powtarzać. A wiem, że to uwielbiasz. Nie, nie znoszę powtarzania. Tam jeszcze jest druga kanapa, prawda? Tak. Jest jeszcze druga. Ach. Oj, mamy minutę. Na drugą kanapę. I kartona, ale karton to nie problem. Jest kanapa. Okej. Okay. Jump. Ja biegnę już po kartona szybko tylko, przy okazji, żeby na niego nie zabrakło czasu potem. Nie zdążymy. Mamy jeszcze ponad pół minuty, zdążymy. A dobra, to minimalnie zdążymy. Ja ci mówiłem, nam czasu starczy na wszystko. Obawiam się, że już nie w następnych poziomach. Dobra. Proszę, mówiłem, że damy radę. Także klient, widzieliśmy wasze ogłoszenie w dzienniku Pacmore Post. To wy możecie wsiąść cokolwiek, prawda? Potrzebujemy pracowników przeprowadzek z przeciwstawionymi kciukami, którzy nie zadają pytań. I tak nie mam pytań. Możemy bez zlecenia, bez pytania szefa? Pomyśl, jak będzie z nas dumny, że tyle się dodatkowo napracowaliśmy. Będzie taki wdzięczny, że mamy przed nim tajemnicę. Okej, okay. Pa, pa. Pa! Nasze... O, kurczak lata. I widziałem znowu wieżę z owiec. Nie, co? Kurczaki nie wejdą na trawę, odkryj dziwaczną tajemnicę. O co chodzi? Pomóż kurczakowi polecieć. Wiecie co, to odkryć dziwaczną tajemnicę, to chyba to było takie, że zawsze się dostaje, bo to w sumie to tajna baza babci osiedlowych. No w sumie to jest nazwane osiedlowy monitoring, czy jakoś tak, czym straszny sąsiedzka, no ale wiadomo, tak, że to chodzi o babcię. Sąsiedzka. Dobra. Żywy albo ukręcony. Nie, jakieś znowu coś z automatów. Opuszczone na... Ducheły będą! O nie. Jak się opuszczone, to będą ducheły. Nie ma. 52 rzeczy! O mój Boże, tylko 6 minut? Jej, już tu nie wierzę sam w to, co ja robię. To właściwie budynek jest pusty. Bo jest weekend. Kto chciałby pracować w weekend? My! Do dzieła! Łosie panie, jak mam coś takiego zrobić? Boże. I o co tu chodzi w ogóle? Nie wiem. Łódź. A, chyba rozumiem. Przynajmniej kartony musimy pojechały. Wszystko tam powpychać. No. To co fajny poziom musi być. No. Tam. Ej, a co się stanie, jeśli my tam pojedziemy? Nie wiem, pewnie będziemy się musieli odrodzić. Opa. A, i to nawet nie musimy tego przynosić jakoś szczególnie, patrz, tylko musimy wpychać po prostu wszystko na mnie. Dobra, to nie będzie takie trudne. Może nie dostaniemy nawet czekolady. Jakiś plastik żółty. Albo amulinium. Tak, amulinium. Chociaż to tu już jakieś niebezpieczne piły, które mogą nas pokroić. A, piły. A może nie piły? A może jadły? Nie jadły. Ale za to piły. Okej. Okay. Ja to takie coś podobnego właśnie niosłam niedawno. Dobra, bez mardzenia, musimy wszystko popychać. Ej, nawet nie trzeba tego nosić, tych kartoników. Można po prostu przed nimi biec. I one same się przesuwają. Dobra. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy wjechali. Nie da się. Te bramki są tak zrobione, że się nie da. Dobra, to ja już kartony te spycham, bo one są blisko. Ja biorę te. Tylko... A, super, te piły będziemy musieli omijać z kanapą. No tak! A co ty myślałeś? Myślałem, że no nie wiem, będzie coś łatwiejszego niż kanapa. Ja widziałam od razu się kanapy. Ja nie zwracam nawet uwagi na to, tak szczególnie. Dobra. Ja teraz przenoszę wszystko. A ja spróbuję kanapy samemu jakoś wepchać. Nie dasz rady, chodź pomóż mi ze stołem i z drugą kanapą, i z trzecią kanapą. Ups. A, chodź pomóż ze stołem i kanapą. Czyli piły mogą zniszczyć kanapę. Mm-hmm. Też. No to teraz trzeba mu wpychać, żeby nie zalegało. Ale czemu nie możemy mieć takich super systemów dostawczych do samochodowych zawsze? No, to by było boskie. Może nie tyle co boskie, co na pewno ułatwiłoby roboty sporo. Bo się nie musieli upychać tego, tylko by same się upychało.
Już pomagam. Grzeczna siostra. Coś mi mówi, że jest nikła szansa na to, że się uda. A mój liniowy może będzie. Nawet tutaj jest nikła szansa na to, że się uda. Chociaż wątpię, bo mamy już tylko 15 sekund. Ale amulinium na pewno będzie. Też nie ma, a jednak jest mam więcej. Ale nie uda nam się. Okej, jak tutaj jest kanapa umieszczona. No niestety, ty, oj. Przynajmniej nie kanapę. Gdybyśmy się postarali, gdybyśmy trochę mniej lamili, to byśmy mieli złoty. No. Przepraszam, z żółtego plastiku. Może... Czemu kanapa się cofła? Nie wiem. Może... samotna. Okej. Dobra. Mogło być gorzej. Najlepiej. O Boże! Coś poukładał wszystko w eleganckie sterty, ale ich nie przeniósł. Nie, to bardziej coś w stylu... Ktoś poukładał to wszystko w eleganckie sterty, ale ich nie przeniósł? Coś takie po prostu ze zdziwieniem. Coś tu śmierdzi. Wybacz, to mój ten... Tuńczyk zawiadł. Gadaj głośniej, bo cię mało słychać, ale dobra. Wybacz, to mój tuńczyk zawiadł. Tak wszak już było z... No, mogę się... Ja mam nadzieję, że będzie więcej tych poziomów. Korzystaj tylko ze środkowego pasa dostarczego. Dostarcz najpierw wszystkie pudła, dostaj najpierw wszystkie kanapy. Można zrobić łatwo, ale nie chce mi się. Jeszcze jeden poziom powinniśmy zdążyć. Dobra robota. Kolejne zlecenie mamy dla was w zaplombowanym magazynie. Jak mamy wejść? Wiesz, z czego uda mi się klucz? Spróbujcie ruszyć drzwi. Okej. Jej. Czyli chyba niepodobnie. Nie, chyba będą... Chyba będzie trzeba drzwi wyrwać. I co? Linie transportowe? Jej. Ale nie ma domu... A nie, jest. 30 parę rzeczy, ale tam będzie chyba trochę trudniej. Chyba wchodząc. Najszybko lub z nim próbując. Dobra. Ciekawe, co jest w tych pudłach. My mamy przynosić, a nie zadawać pytania. Ups, zapomniało mi się. Takie trollowe. Dobra. To ja biorę tą kanapkę. Oj, jakieś beczki chyba przewróciłem właśnie. Prawie. Teraz to można. Halo, postać, co sumie jest, że on nie chciał się ruszyć z tym kanapem? Dobra, Idę po pudła. To idź po pudła. Okej. Okay. Tędy będzie trzeba większe rzeczy przeprowadzać, żeby było łatwiej. Może i tak, ale mnie tam to mało interesi. Chodź po kanapę, siostra, chodź po kanapę. Dobrze, już. A nie idziemy tamtą drogą? Siostra, proszę cię, tędy będzie szybciej. Jak coś się po prostu nie ma szans zmieścić przez drzwi, to tego się tam przerzuca. Na przykład to. Nie, to może się jakoś zmieściło, ale nie byłoby łatwo. Ale z kanapą było przecież bardzo easy. Ja nawrzucam tutaj już, żeby jechało. Okej. Dobra, postać, przepchaj to. Przepychaj szybciej. Nie mamy dużo czasu. Nie wiem, czy muzyka przypomina jakieś tam, nie wiem, jakieś akcje szpiegowskie, czy jakieś inne super, jakieś super agentów. Tak? Tak. Ja niestety nie mam okazji słyszeć. Puścisz masz mi masz okazję. Fragment? Masz okazję przecież. Grając na ich klock się samemu. A jeszcze tam nie dotarłam. Ale kiedyś dotrzesz. Teraz jestem w Atari. Aha. To ja kradnę kanapę. Już ci pomagam. To chcesz, to pomagaj, nie chcesz, nie pomagaj. Ja cię zmuszać nie będę. Ale fajnie, że za nas układają. Widzisz? Z tym nie przepchniesz. Właśnie o tym mówiłem, że właśnie na to jest ten pas zapasowy, że tak nazwę. Ciebie też nie przepchnę. Moje karton. Dobrze, weź swoje karton. Moja. No mi ta moja postać się czasami w takich dziwnych momentach zacina. To jest? Moja postać czasami się zacina, jak przynosi te większe rzeczy, nie wiadomo czemu.
są ciężkie. Ale zacina się w sensie, że w ogóle nie chce iść. Jakby to była rzecz na dwie osoby. Tam tak nie jest. Dobra. No to czasem tak jest. Żarek twój kozorożec zaczął pierdzieć. Nie pierdział. Był pierd. Tak też mówisz. Krzesło biorę. To bierz. Ktoś mówi, że tutaj też nie zdążymy na plastik żółty. Mam jeszcze 40 sekund, ale no. To czy zostało? Nie, nie jest tak źle. Gdybyś nie przerzucała tylko wszystkiego, tylko od razu już dostarczała, to może nawet byśmy zdążyli. I patrz, jaki jestem wspaniały, już udało mi się stół prawie dociągnąć przez jeden pokój. No. I uwaga, uwaga, uwaga. Jestem super potężny i w ogóle przeciągnąłem stół dwuosobowy samemu z jednego pokoju do drugiego. Jesteś ze mnie dumna, siostra? Mhm. Bardzo. Ej. Dobra. Rzućmy nim. Proszę, rzuciłem. Dobrze mówię. Będzie znowu amulinium. No w sumie amelinium, ale amulinium, bo ty tak to nazywasz. Czemu w każdym automacie na wodę są ryby? Nie wiem. Wiążą te biedne rybki. Ja wiecie, to może być coś z jakimś tam powiedzmy memem, czy jakimś innym komiczną sytuacją, ale... No, ja nie wiem, czemu tam są zawsze ryby? Wiesz, taka ryba woli pływać w akwarium. A tam na górze? Albo w czajniku. Nie pytaj. No serio, z kartonem tak długo się męczysz? Bo drzwi blokowały karton. Bum. Jej. Zadowolony klient. Ciekawe, co tym razem będzie. Ciekawe, jak potoczyło się moje życie. Jakby potoczyło się moje życie, gdyby nie pojawiły się w nim przeprowadzki i płynące szczęście. Twoje życie byłoby tam, gdzie się zaczęło. No, jakby się nie było przeprowadzek, to byś żyła tam, gdzie się zaczęło twoje życie. Dostarcz najpierw wszystkie małe skrzynie, potrenuj. Nie wiesz, że... Wiem, o co chodzi z tym potrenuj. Nie wiesz żadnych przedmiotów przez drzwi. He? Widzę, ale to nie tu chodzi o to, że masz biegać po prostu na pasie transportacyjnym w drugą stronę. Przez dłuższy czas. Aha. No. Dobra, dobra. Do kolejnego budynku dostaniecie się bez problemu. Przegryźliśmy dla was zamek. Tajemniczy klient musi mieć mocne zęby. Pewnie ma wspaniałą dentystkę w ubezpieczeniu. O. Zamknięty laboratorium przekładni. Brzmi groźnie. I intrygujące. Ale to nie jest sprawa na dzisiaj, tylko na następny epizod. Tak więc, no ja wam dziękuję. 15 na 90. Czyli z 90 poziomów dopiero 15 zrobiliśmy. Proszę. W takim tempie to daleko nie zejdziemy. No to mówię, nagrywajmy odcinki pod rząd. Nie wiem, się zobaczy. Póki co, no trzymajcie się, hej, hej. Pa!